Kogo się pan pytał? Pana. No i co panu powiedział? No, powiedział pan 30, niech pan nie 6, ja mi się kojarzy 38 dni do wykupu. 36 dni. No. A pan przyszedł i co pan powiedział? Że do kiedy pan chce umowę? Na 36 dni? Ja nie powiedziałem do kiedy, tylko pytałem się, do kiedy mam czas na wykup. No i 36 dni. Wszystko jest napisane i nie wiem, czego pan nie rozumie. No bo pan mi źle wytłumaczył, a tu na dole nie czytałem. To przeczytałem u góry, jaki koszt. Aha, to jest, to myślałem, o co tu chodzi. To jest zablurowane, bo się pewnie chłop nie zgodził na wizerunek. Jakie co? Przecież tu jest wszystko napisane. Co ja panu miałem tłumaczyć? No, ale pan tłumaczył. Co tłumaczyłem? No, a pan nie zrozumiał. No nie, na dole tego nie czytałem, bo o tym pan nic nie mówił. Ja panu wytłumaczyłem tak, że 15 zł do tygodnia, później opłata za każdy rozpoczęty dzień po tym... A ten ziomek czemu sobie godzinę 22.22 wytatuował na ręku? Jest jakaś historia wokół tego zbudowana? 16 lutym 1.65. Nic pan takiego nie mówił. A ja nie doczytałem. No może miałem panu całą umowę przeczytać. Nie, tylko trzeba było wytłumaczyć normalnie tak jak liczycie. No każdemu wytłumaczyłem i każdy rozumie. No. Kale. Jedyną osobą pan jest, która nie zrozumiała. Mhm. Czyli co, odbieramy czy nie? No odbieramy, no dałem panu 200 zł, nie? No dostałem. No. 198, czyli 2 zł przesyła 2 zł i 93 grosze. Papierosy, które jaram, papierosy, które jaram mentolowe Winston LM 6-latka lub Marlboro. Mhm. Bardzo dobrze zarabiacie. Co, duże odsetki? No, a małe? Duże. No duże. Ale... Mówił, że prześladowała go ta godzina, ale tego sobie wytatuował. Pyta mnie, czy dzisiaj pójdę. Panie Wiosławie, pan nie wiezie na pół. Pan Zymek przyjechał tutaj dla Rafcia. Masz na to premium. A co z zamianą pracy z Natalią? Dziękuję bardzo, panie Zymku, kochany. Dziękuję serdecznie, bardzo się cieszę, że wysłałeś donata. Dobra, opowiem ci szczerze, ja wiem, że to będzie jakiś XZ na tacie i tak dalej, no ale no trudno, no, opowiem ci szczerze, wydałeś dużego pieniążka, potrzeba szczerej odpowiedzi, więc tak, zanim powiecie, że haha, filmów nie będzie i tak dalej, to dwa są już nagrane, jutro dostanę je na dysku i będą wrzucane, prawdopodobnie pierwszy wleci w weekend, tak? Więc to nie jest tak, będę starał się te filmy nagrywać, jak nie będą robiły wyświetleń, to wiadomo, że sobie pewnie szybko daruję, ale no dwa bieguny też będą nagrywane, też mam już umówionych dwóch gości na niedzielę, nieważne. O co chodzi stricte z tą pracą? Problem polega na tym, że Natalia pracuje w jednej firmie, która zajmuje się sprzedażą butów między innymi i zapytała o możliwość tego, żeby właśnie taki materiał nagrać. I ona nie jest za to odpowiedzialna, tylko na to trzeba mieć zgodę. No i ona zapytała dział marketingu, czy jest taka możliwość, żeby taki materiał został nagrany. Dział marketingu się w ogóle mega ucieszył, powiedział, że super, że to przecież dla nich jest darmowa reklama, że jak najbardziej, oni są chętni. Trzeba też zapytać ludzi na sklepie, czy nie mają nic przeciwko. Wszyscy na sklepie, współpracownicy wyrazili zgodę, powiedzieli, że fajnie, fajny pomysł, jak najbardziej, możemy to nagrywać. No ale ona dostała jakiś deadline, że w jakimś tam okresie dostanie odpowiedź na mailu dokładnie, jakie są wytyczne, co można nagrywać, czego nie można nagrywać, jak oni by ten film widzieli z punktu widzenia technicznego, żeby gdzieś tam pewnych tajemnicy firm nie zdradzać. No i ta odpowiedź się nigdy nie pojawiła, więc poprosiłem Natalię, żeby raz jeszcze odezwała się do działu marketingowego i przypomniała o tym, że taki film miał powstać i jaki jest możliwy termin, żeby go nagrać po pierwsze, jakie są wytyczne. Natomiast na tego maila jej nie odpowiedzieli, ona wysłała tego maila raz jeszcze i znowu jej nie odpowiedzieli, więc wygląda na to, że po prostu oni mają to w piździe. Więc no, sam rozumiesz. Mnie to dziwi osobiście, bo... No kurwa, no nadal jest to spoko, fajny, pozytywny film, który de facto jest właśnie darmową reklamą tak naprawdę dla firmy. Ale no spoko, nie? Ja tych odsetek nie ustalam. Ale ludzi w chuj robicie. No na jakiej podstawie? No normalnej. To jest wszystko nikt nie ma problemu. Jakbym się nie pytał, to bym nic nie mówił. I to był sam telefon, bez pudełka, tak? Bez pudełka. Już myślałem, że zaginął. To by była afera. No to by było 1000 zł. 1000? 1000. Że jeszcze jeden sposób, żeby spróbować ten film Daniel nagrać. Daniel przesyła 3 zł i 25 groszy. Cześć Rafał, ale jesteś wkurwę groźny. Ile trenujesz, ile masz w bicepsie, będzie jakaś walka w końcu. PS dorzucam do Ed Premium. Tylko nie na PH Premium. Mało trenuję. Trenuję od
3 tygodni mniej więcej, teraz miałem przerwę, bo byłem na wyjazdach. 3 tygodnie trenuję, tak de facto. 3 tygodnie trenuję. Tyle. To jeszcze nie tak źle. To jest ten. Tu jest telefonik. Tam się zaświeci, to może pan podpisać. Jesteśmy na czystym. A dobra, co do filmu. Jest jeszcze taka możliwość, że ja mógłbym się odezwać do mojego menadżera. Jestem przekonany, że menadżer w przeciągu dosłownie godziny załatwiłby mi numer telefonu do nich, do firmy. Tak, żeby porozmawiać z osobą decyzyjną. Ale też nie chcę się narzucać. Ja też rozumiem, nie chcę też stawiać Natalii w jakiejś niekomfortowej sytuacji, że ona wysyła maile, nie dostaje odpowiedzi, po prostu ją zlewają, a ja jestem jakiś tam natarczywy, wiesz. Wiesz, o co chodzi. No jakby nie chciałbym gdzieś tam jej stawiać w niekomfortowej sytuacji. To się mówi. Dla kogo? On już drugi tydzień, trzeci tydzień trenuje? No bo przerwę miałem. Już przez tydzień mi nie było. A co, to w kościele stało? Nie, to jest po prawa... No nie wiem, no. Najpierw miała to prababcia, później miała babcia. Babcia zmarła. Zobaczymy też. I tak... Stary, takie rzeczy to albo w kościele, albo na nagrobkach się stawia takich przydrożnych. Jan Paweł II przesyła 2 zł i 93 groszy. To takie coś kupuje. Wiem ulubionego wieczka, co slychać, pozdrawiam z Watykanu. Ostatnio miałem zabawną historię. Chciałem podejść do zarażonego dziecka, a lekarze mówią, że mam ubrać kombinezon ochronny. Powiedziałem, że nic ja tego nie ubiorę, a i przedwczoraj walczyłem z komuną. To ja pierdolę, co ty piszesz w tych donajtach. A wieprzem muszę być, bo walczę w wysokiej kategorii wagowej, niestety. Wiesz, sobie stoi. I się stoi. Powyceniamy te autka. I to w ogóle jest, te opony są Proszę? Gumowe? Jeszcze raz? Te opony są gumowe, nie? Im się wydaje. No dobrze. To jest takie bardzo realistyczne, nie? Chyba tak. A tu zaraz zobaczymy na przykładzie. No gumowe, tak, dokładnie. Ale nie, Aleksander, ja się z tobą zgadzam, bo ja też uważam, że nie ma nic łatwiejszego niż praca na etacie. Przychodzisz. Masz wyznaczone godziny pracy, ktoś ci mówi, co masz robić, mega łatwa sprawa, a ja mam przejebane. Muszę wymyślić, o której godzinie odpalę live'a, komu ukradnę film, żeby go obejrzeć czy skomentować. No jakby to jest bardzo kreatywna praca. No, zobaczymy tego. Dużo ich jest? Trochę jest. No, trochę jest. No też, tylko jeden wyskoczył. 49 euro tutaj jest jakiś. A jedna aukcja tutaj, na przykład 1 euro. Ale to jest aukcja, czy to jest po prostu cena tego za to którą... stara, było po prostu wystawione. Ten nie jest dostępna. Ten za 49 euro to jest chyba dostępny. No, tak to wygląda. No chyba dostępne, nie? No bo tutaj można niby to kupić wszystko po niemiecku. To podobnie by było też około stówki. No dobrze. Tutaj nawet w środku chłodnica widać. No są szczegóły, tak, to prawda, są szczegóły. Ale z jakiego roku? I w ogóle to... To mogę sobie zdjąć, tak? Czy nie? A czyli niektóre, kurde, właśnie chyba są takie, że nie wiem... Aha, widzę. Są, tu... a przykręcone są. Aha, przykręcone. Nie będę tego ruszał. No co, polecimy dalej, ten? BMW. Chyba. Jak dobrze pamiętam. Ale ten już jakoś chciało widać, że nie. Raczej jest... no, bo on tak był, on nie był już w pudełku i tak po prostu dostałem tego, tak jak kupiłem od kolegi, to... Drzwi z przodu się otwierają. Wszystko niemieckie, nie? Czekajcie, wejdę na chwilę na TeamSpeak. Zobaczę, co tam kurwikłaczek siedzi. Connected. Channel switched. Co tam kurwikłaczku? A proszę bardzo, ja sobie komputer za 70 tysięcy właśnie składam. Profesjonalnie. Odjebało od pieniędzy, odjebało. To co, grasz za 20 minut? No muszę skończyć to skręcać, wiesz? To pytam, czy grasz za 20 minut. Jest taka szansa. Dobra, to elo. No. Sound muted. A to już plastik. Taki. Bo niektóre tak, a niektóre takie, no właśnie. Zobaczymy dalej. Najszybciej obiektywem po prostu. Pyk. A ten chyba jest dostępny. Proszę? BMW i Isetta. Ale patrzcie, jakie to jest pojebane, nie?
że żyjemy w czasach, w którym możemy przedmiot poprzez zdjęcie wyszukać w internecie. Popierdolone to jest. Ja, mimo że urodziłem się w tych czasach, kiedy internet zaczynał raczkować, czy może bardziej się zaczynał popularyzować, może w ten sposób, a ja nadal jestem w ciężkim szoku. Ale w pudełku jakimś, czy też tak luzem? Luzem. Sprzedano w licytacji 100 zł. I to było w 2016 roku. I on był używany, czy nowy? Używany, sprzedany, blaszany, model samochodu, BMW seta, stan jak na zdjęciach. Chyba tylko ten zderzak, co się wydarzyło, nie? I to się otwiera? Tak. Ja też byłem w szoku. Mistrzostwo świata, nie powiem. Dwa miejsca tylko są. Albo trzy może. Może reszta na tego, na paczki. Bo to jest też samochód pocztowy. No to normalnie można kupić. Tak? 92 zł kosztuje nowy. Mhm. Myślę, że coś do 50 zł za tego. Dobrze, okej. Okay. Tak szczerze, 5 tych to i tak jest dużo jak za używane autko w Lombardzie. Mam wrażenie, że w tym Lombardzie oni całkiem nieźle płacą, bo jak masz 92 zł nówkę sztukę, a ktoś ci daje 50 za używkę, gdzie jeszcze tam zderzak jest delikatnie uszkodzony, to jest moim zdaniem dużo pieniędzy. No masz ponad połowę wartości przedmiotu. To jest chyba pomniejszy tego chyba co był ten. O, popsyłem. To jest właśnie najgorsze w tym właśnie, że tego, jak one są luzem. Obróciłem, nie? A tam jest tego? Jak... To można było ściągnąć. O! O! No i wszystko. Ładnie to wygląda. To, że nie niemieckie. Jak? Tylko, żeby nie były niemieckie właśnie. A czemu? Dla kolekcjonera? Może masz jakieś perełki, nawet nie wiem. No. Na pewno ten motorek ty. No, ten motorek tak. Się zastanowię, czy to będę chciał kupić. Zobaczymy, czy go w ogóle znajdziemy. Proszę? Zobaczymy, czy w ogóle nie, ja znajdziemy. Nie, ja chyba znajdę tego. Ale to wtedy była cena, jak się nie mylę, żeby nie skłamać, gdzieś ponad 1000 zł. No ten... Tylko też nie rozumiem gościa, który wie, że ma jakiś przedmiot warty ponad 1000 zł, bo gdzieś go widział na internecie, to zamiast starać się go na własną rękę sprzedać poprzez właśnie jakieś platformy, to idzie do Lombardu. Przecież w Lombardzie zawsze w teorii dostaniesz dużo, dużo, dużo mniej. Dostaniesz grosze tak naprawdę, bo nie musisz szukać kupca. Dlatego ja jestem zdziwiony, że dali mu 5 dych za przedmiot, który jest warty nowy 90, bo Lombardy z tego co słyszałem to naprawdę dają jakieś śmieszne stawki. Ten nowy na przykład nie jest drogi, bo 89,99. Euro? Złotych. A czy to jest to samo? Ja mi się wydaje, że więcej było wtedy patrzyłem. Nie, inny. To może być po prostu jakiś taki podróbka. Bo tam jest chyba opis na tym, nie? To, mi się wydaje, że po prostu jakaś podróbka, nie? Może być też, że plastikowe wszystko. No właśnie. Ciężko będzie to znaleźć teraz, tak żeby porównać oryginalny. Piszemy tak po prostu, to jest napisane i... No też 55 euro znalazłem, na eBayu są. Czyli też coś około stówki. Ile wam powiedział, że ile? 55 euro. I w pudełku, nie? W kartonie jeszcze. Bo to chyba jest tak. A tego to nie powiem panu, bo... Tak, i to jeszcze w kartoniku, nie? To są takie same w kartoniku, patrz. Jak się poszpera, to się znajdzie, nie? No dobra, to... Kupić może ciężko by było, no ale trzeba się tymi cenami sugerować, no bo inaczej jak, nie? Nie, no ja rozumiem, wiadomo. Czyli też byśmy zrobili pewnie stówkę. Niby dobra. Większy, ale no cenowo podobnie jak te, nie? Dobra, patrz, wyszukałam się takiego innego, jest po 24 euro. Na Amazonie, nie? To też pięknie. Muszę sprawdzić. Przedaje tego kurczę. Za 262 zł. No, to będzie podobnie, nie? Czyli te duże porobimy po 100, te małe po 5 dych, a tam droższy jakiś dobra, coś wiesz, było, co to sprawdzimy i... Sprawdź nam to. Bo to podejrzewam, że będzie podobnie cenowo wszystko, nie? No tak. Chyba, że ten jeszcze, czy nie? Czy to też... To też jest co innego w ogóle... No to zobaczymy. No to i też takie tempo... A tak to myślę, no, że po 5 dych te małe, znaczy to zaliczamy do dużych, nie? To zaliczam do dużych, a te duże po 100. No dobra. Chyba pójdziemy na... Ale motorka, bo za 100 to nie oddam. No zobaczymy. Boję się to otwierać, żeby nie popsuć pudełka. Normalnie otworzyć. Tam jest tego, w tym, tam w tej kartce a jest mogę kluczyk. Wciągnąć? Tak, można oczywiście. Kluczyk jest tam ten, w tej kartce. 1000 zł za to, kurwa? On się jeździł. Kluczykiem to nakręcasz. Jeździ. Jeździ. Tak? Jeździ. No. A tak stoi? Normalnie tego, ono jeździ w kółko. A, w kółko. Tam masz specjalny kluczyk do tego, żeby to nakręcić, chyba jest w tamtym. No, jest tutaj, w takiej... Tej. Także można nakręcić, zobaczyć. No zobaczymy.
No też mi się daje, że coś miało ciężko. Ale z czego to jest? To jest jakiś, nie wiem, ale wiem, że chyba, z, nie wiem, czy to nie było w tym, we Francji to nie było kupowane. I huco? Luhuco? Co to jest? Właśnie, Lusiof, coś takiego. Tutaj jak sobie piszę? 169 euro. Kurde, szkoda mi zawsze tych ludzi, przykre, że sprzedają swoje rzeczy za taki bezcen, bo wydaje mi się, że oni nie chcą sprzedawać, ale pewnie nie ma wyboru. Czy ja wiem? Tutaj ziomek przyszedł z rzeczami, których nawet wartości nie znał, może po prostu gdzieś mu stały na strychu, kurwa, samochodziki i stwierdził, że warto to pierdolić, warto to spieniężyć. Bro. Ile? 169 euro. Ponad 1000 tego złotych to widzieliśmy kosztowało. Ale to jest na stronie tej niemieckiej, na eBay też? 738 zł wychodzi. No na eBayu jest, nie? Z kluczykiem, z pudełeczkiem. No nie wiem, jak my tego. Pamiętam, że z kolegą szukaliśmy, to znaleźliśmy za chyba 1100 coś, czy 1200. Ja pokażę, zrobię zdjęcie. Widzę, widzę. Na 169, 169, nie? Tylko, że chyba... Po prostu archiwalna jakaś, nie. Można kupić. Nie, jest dostępne to. Czyli można za tą kwotę to kupić, nie? Za 170 euro, prawie, tak? Tak. Tu jest żółte, zobaczę, tu jest jakaś... No myślę właśnie, nie 600? Wiem, kurczę. Ile? 600? No, ciężko. Nie, 600 mu nie da na 100%, gdzie? Było. 550. To jest taki towar, kurde, no... No, ja wiem, ja wiem. Czy ktoś to kupi, nie? Czy ktoś będzie licytował? 175 tu jest drugi, a tak to inne kolorki są, nie? Jakiś tutaj zielony, widzę niebieski. A te żółte, to jest taki żółty tu i czarne te. No to ten jeden, te dwa. 169 i 175. Dużej ciekawe. Różnicy nie ma. Jak? Dużej różnicy nie ma. Dla jakiegoś kolekcjonera, który się na tym zna, wie co to jest. A to świeci to światło? Proszę? To świeci to? Proszę, mordę. No, świeciło to światło? Jak tego? Jak wlecaliśmy ten? Nie. Tylko jedzie w kółku chyba, nie? 170 euro, 175. No ja ci mówiłem, że on ten, jak prosto. Ale my wtedy patrzyliśmy, tam do roku to było ponad 1000. Złotych. Ponad 1000 złotych to było. Tak, tak, no w zeszłym roku patrzyliśmy, to 1000 złotych tak mniej więcej za tą sztukę. To normalnie w złotówkach zdaliśmy, bo gdzieś tam chyba ktoś właśnie było w Polsce. Nie, nie to na eBayu było. Na eBayu też? Ale tutaj koło już ósemeczka widzę. Może śrubkę trzeba dokleić. To nie ma śrubek, to wszystko jest nie jakoś ma, tak nie, ty złożone, nie? Wiesz, dlaczego może tak być? Dlatego, że on jeździ tylko w kółko, wiesz o co chodzi? No. Kurczę, nie a ja wiem, się tym nie bawiłem, to nie wiem. Ciekawa rzecz, ale czy to się sprzeda, nie? Pytanie. No to jest ciekawe pytanie, bo... Ale skoro są, mówię, tam jakieś tam tego, dwa pan znalazł, nie? No to... Kurczę, 400 by może bym zaryzykował, ale boję się. No, chociaż 500. Boję się zaryzykować, nie? No na tym polega ten biznes. No dlatego mówię, 400 bym zaryzykował. Boję się, ale bym zaryzykował. Może 400. Zróbmy tak, sprawdźmy wszystko finalnie. Znaczy, no my już tak mniej więcej sprawdzaliśmy to te duże, te, wszystkie gdzieś w granicach 200-300 zł są, nie? Dostępne. Okej. Okay. Czyli u nas to stówka za te... jeszcze jest trochę więcej. Jak? Nie ma już tak dużo. Tak. No te małe liczyliśmy po 5 dych. A za te? A to są dwa, no to stówa. Sprawdzimy. 4, 5, 6, 7, 8. 1000 zł. No. Co? No właśnie co? Mówię, że jedne były. Ale za co? Na AliExpress. Za formułę. Dlatego mówię, no jedne stary były. Stary chłop wygląda, jakby na loterii wygrał. Słyszał, że ma samochodzik za 1000 zł. Ja pierdolę, też bym chciał mieć znaleźć coś w domu za 1000 zł. Były w innych cenach. W innych cenach. Ale ja. Czemu to takie drogie? Bo kolekcjonerskie. Nie kupują tego zwykli ludzie, tylko pasjonaci, nie? No tak, 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 tak. A, no właśnie. Wszystko się wyjaśniło? Wystawiono przez kup teraz za 99 zł. Nie było ofert kupna. 2018 rok. Czyli tak jak mówię, warte może to być naprawdę 1000 zł. Wystawię ja to na Allegro, to nawet... Nie wiadomo, gdzie pójdzie. Nie będzie chętnych, nie? Nietypowy towar taki kolekcjonerski. No to trzeba podliczyć w takim razie i... Ta formułka troszkę mnie tutaj zniechęciła, jak zobaczyłem różnicę tych cen i że u nas na jest przykład... Jest duży rozstrzał. Może to tak się nie sprzedać. Okej, okay, to może zróbmy tak, podsumujmy to, co bierzemy na pewno, znaczy to... Tak, no. Tak i wtedy podliczymy i zobaczymy, czy ten... Czy tu kolega będzie... To na razie odkładam na bok. Czyli tych małych mamy... 2, 3, 4, 5. To jest też, nie wiem. No jako zaliczamy do dużych, bo jest też ciężki, nie? To mamy 1250. No i teraz tamte dwa, nie? No i teraz te dwa. Tylko dwa dylematy, tak? To i to.
Tu bym 150 zaryzykował. I na licytację. A tu nie wiem. Dobra, to się zgodzę, to 150, ale za tego 500. To może to sobie zostawcie. Twoja decyzja, twój sprzęt, ja się nie wtrącam. Może za rok będzie jedyny taki w internecie. Wtedy będzie kosztował tyle, ile kolekcjoner da, nie? No dobra, tak, bo dobra. Głupi pomysł w sumie, to jest mądry. Zobaczymy, a ewentualnie... Ja ci nie dam tyle, no bo nie chcę ryzykować, że... To właśnie też jest taki problem rzeczy, które są mało dostępne, których jest niewiele w internecie powystawianych, dlatego że jeżeli chodzi o cenę, to właśnie nie ma się czym sugerować. I w zegarkach jest dokładnie to samo. Czyli jeżeli powiedzmy jakiś zegarek wyjdzie w limitacji, załóżmy 10 sztuk, to z jednej strony to się myśli, kurde, zajebiście, jestem bogaty, mam 10 sztuk na świat, znaczy jedną z 10 sztuk na świat, czyli zerowa dostępność, olbrzymia wartość. No i właśnie to nie do końca tak działa i to zależy, bo w momencie, w którym limitacja wyjdzie powiedzmy na 500 sztuk, to nagle się może okazać, że w internecie poza tym, że ty chcesz wystawić zegarek, to znajduje się jeszcze 5 innych. I te 5 innych są mniej więcej odnośnikiem cenowym. Wiadomo, że nadal jest to przedmiot na zasadzie ktoś zapłaci tyle, ile będzie chciał zapłacić, no ale ludzie wchodzą w internet, widzą, że po tyle każda za sztukę jest podobnie powystawiana i mówi, dobra, może warto o takiej cenie pomyśleć. A w momencie, w którym w internecie nie możesz żadnej sztuki znaleźć, no to wtedy zaczynają się schody i zaczyna się robić problem. Bo ciężko jest jakiś przedmiot wycenić i ciężko jest przekonać potencjalnie kupującego, że ten przedmiot może trzymać taką wartość. To no wiem, nie, o co chodzi, nie sprzedam, nie? Mhm. A tutaj no to po stówce, no to nawet jakbym po 150 je posprzedawał, to te 5 dych jest, nie? No, no tak, dokładnie. No dobra. Wiesz, finalnie to... No zaraz podliczymy, jak to wyjdzie finalnie. 1250 i tu 150, to nam daje 1400 zł za te autka. Tak robimy. I jeszcze 5 dyszek dorzucimy i będzie git. No, na paliwko, żeby się zwróciło. Te 5 dyszek uda się. Okej. No i super. Czyli 1450 sprzedajemy. Tak. Tak jest. O, jest bohater! Siema, siema. No, pokaż nam Huawei Honor. Huawei. Który? Tutaj, no. Bliżej. Ciebie na podoko. Ten? Tak. I od razu taką... Mogę pierwszą dać ten, płatę. I zaraz 22, żeby wyrównać na tą komórkę. Znaczy my teraz nie robimy takich rezerwacji. 20 na przykład przyjdziesz? Mam i naprawdę... Zrobimy ten. Mogę 7 dyk, a później wyrównać z wami. Po prostu. Mam tylko z tobą na razie. Po prostu pierwsze płaty i zaraz 20 kurę druga. To taką rezerwację chcesz? Tak. Nie, po prostu... Mam umowę, nie? Że dostaję pieniądze po prostu, nie? Po prostu. Takie na raty. No dobra, to daj, odłożę ci ten telefon. Na raty. Tylko planowałem, że 7 dych daje, nie? No. Czyli on planował, to, że on daje 7 dych, a on mu telefon w zamian daje, a on mu kiedyś pieniądze doniesie. A później 20 wyrównuje. Ale telefon biorę. A, 7 dych dajesz i telefon zabierasz? Tak. No nie, no tak nie możemy. Ale możemy... Pokażę umowę i sam zobaczyć, że umowę odbieram znaczy, pieniądze. Ja muszę wydrukować paragonik, to tak nie jest, nie? Tak nie działa. Musisz dać mi całą kwotę za telefonik, ja ci wtedy mogę dać telefonik. To nie jest tak, że ty mi dajesz 7 dych, ja ci sprzedaję telefon i... Nie sprzedajesz, tylko kolejne raty. No, ale jest. My rat nie udzielamy. To dawaj tą kurde Samsunga. Za stówę biorę. Samsunga za stówę? Tak, bo mam sprawę kurde i chcę się z pekem imieniem wyrównać, ale na ugodę sobie z nimi. Na ugodę? Tak. A telewizja była czy nie? Nie. Ja na razie czekam co oni wrobią i chcę jakoś na ugodę, żeby się ode mnie odpierali, że już więcej się ze mną nie kłócili. Bajery, wiesz o co chodzi. Czekasz na ich ruch? Tak. Bo ja aż ruszyłem, nie? Ale oni nie chcą do mnie przyjechać. Czyli ja pójdę na ugodę. Rozumiesz o co mi chodzi? No, no. Żeby się ugadać, żeby nie robić szumu. Tak. Żeby mnie zostawili, ja robię swoje, tak? No niby da. Tego telefonu to ja nawet w systemie nie mam. Co ty gadasz? No. A czemu ten k***a jakby wspomniał? Czepaj k***a. Bo na razie takiej głupiej akcji nie będę robił, nie? Tylko ostrzegłem, że jak prawnie nic nie załatwię, tak dalej... Z nimi, to... Złamanie i nie? Mania. Jakby taki ziomek mnie ostrzegł, to ja bym wziął sobie to do serca, tak szczerze. A to już będzie, wiesz... Nie będę miał wyjścia po prostu, nie? Bo tak chcę na spokojnie panią Barguszową i tam PKM, że wyjaśni niektóre... Tak, bo ja muszę tego ten telefonik znaleźć.
O którym ty mówiłeś Samsungu? Tym pierwszym. No. No to zrobimy tego. Tym przesuwa to jest, tylko tym przesuwa. Bo byłem w lecie i mogę sobie wziąć komórkę, tylko muszę mieć dowód osobisty. Na raty będziesz brał? Tak. Bo tam afery na sieci i tak dalej. I te strety, to żeby ludzie się uspokoili, bo gadają głupoty. Jakie głupoty? Po prostu ogólnie. Sam czytasz, które jakie tam są, lecą opinie, nie? Dobre są na twój temat, dobre są opinie. Dobra, ale... Żeby na YouTubie komentarze widziałeś? Co? Na YouTubie wszyscy cię lubią. Dopiero się... Wiesz. A! Sam zobaczyć, nie? No ty jeszcze nie oglądasz. Chłop kupuje Samsunga, żeby komentarze na swój temat poczytać. Cześć, filmu? Kiedy? Jak? Co? Ja nie mam komórki, nie mam gdzie. Nie oglądałeś? Hmm. Wiesz, ile mam filmików? Ja wiem, niektóre tam poczytałem, nie? No, ale takie grube, grube, nie? Akcje, to ja nie widziałem opinii, nie? Dobre opinie są, dobre opinie są. 99 zł. No. Jak możesz to rzucić filmik, że pozdrawiam wszystkich fanów za wsparcie dobrej opinii. Pozdrawiasz wszystkich? No. I od razu kupuję kartę, nie? Bo kurde, jak nie będę miał wsparcia właśnie opinii. Pa! Jebaniutki mówił, że tylko 7 dych może wpłacić, bo pieniędzy nie ma. A nagle 50 zł z kożucha kurwa wyczarował kolejne. Dobra, jaki łachmyta, cwaniaczek. Czy coś? To już dawno dostał na głowę, nie? Rozumiesz? Czemu byś dostał na głowę? Czemu? Jak moi najbliżsi kumple mnie wspierają. No. A obcy ludzie poza tego terytorium i w ogóle mnie nie znają i mnie wspierają, słownie. O, to jest motywacja. To może po prostu ci twoi najbliżsi kumple nie są wcale tacy kumple. Tak jest głównie, nie? Najlepszy przyjaciel najbardziej ci szkodzi, nie? I kartę do Tino Maj. Za ile? No za piątkę. Co ty za piątkę wiesz? To zostaw to. Za piątkę to nie poszalejesz. No później, słuchaj. Tak, kupiłem za piątkę, nie? Ale został SMS-a, nie? Że 408... Poczekaj, 400, 800 gigabajtów za darmo. Tak. Tak, przy tamtej komórce, który miałem tego kurde J3 Samsunga. Załadowałem, a za 3 dni dostałem... Masz zadyszkę, o. Kartę startową. Wsiąłem startówkę. Nic. Dobra. Nie chciałeś do ładowania? Nie. A mam kartę? Mówisz startówkę. Kinowar. Powiedziałeś do ładowania. No dobra, to będzie startówka i to dowoduje. Zdarzają się pomyłki, nie? Tylko musimy to zarejestrować, nie? Tak! Tam są wszystkie dane, ja bo co to kurwa mam, wiesz... Oświadczenie, że zgubiłem dowód osobisty, nie? Zgubiłeś? No. Kiedy tego zgubiłeś? 100 lat temu. Wiesz kiedy? Naprawdę nie zgubiłem, tylko spłonął. 4 lata temu. I... Jadę na pery... Nie masz dowodu? Słuchaj, przez to moje całe życie, nie? A już mam 37 lat, nie? 37? No. No co ty? Mhm. Panie, nie widać, nie? Nie. Nie widać. To zgadnij, ile miałem dowód osobisty? No jak 4 lata temu? Nie, ogólnie od 18. No nie wiem. No to jak 4 to lata temu skupiłeś, to może powiedzieć, że 5 lat miałem dowód osobisty. A resztę mojego życia bez dowodu. No to jak ty żyjesz? Normalnie. To jest moje miasto, wszyscy mnie znają. To nie potrzebowałem dowodu osobistego. Ja pierdolę. Mocny zawodnik, naprawdę. Chyba, że tak. I to jest najlepsze, nie? Czyli praktycznie możesz żyć bez dowodu osobistego. Jak cię wszyscy znają? No. To kur... A takie inne sprawy urzędowe czy coś? Proszę bardzo. No to muszę. To już masz tą startówkę gratis. Dobra. Doładowanie, jeszcze masz zadychę, to będziesz szalał, szalał cały weekend. Dzięki. Proszę bardzo. Ale patrzcie, przez to, że jest takim kurwa sympatycznym panem żulem, to dostaje rzeczy w Lombardzie za darmo, bo wyświetlenia kurwa robi. Oni dają go na miniaturkę i nagle wyświetleń kurwa jest 2 razy więcej niż zazwyczaj. Rolex and Tudor Predictions. Właśnie to też mnie rozwalam. W środowisku zegarkowym, tak jak macie u dziewczyn vlogmasy co roku, tak w środowisku zegarkowym co roku pojawia się ten sam content. Czyli predykcje, jakie zegarki wyjdą spod rąk danej manufaktury. Zazwyczaj tą manufakturą jest Rolex, bo Rolex po prostu klika się najbardziej. Plus
jeżeli nagrywasz content zegarkowy i masz w tytule nazwy drogich zegarków, to AdSense podobno płaci lepiej, dlatego że wtedy często wyskakują reklamy stricte związane właśnie z serwisami sprzedającymi zegarki. I te reklamy premium są więcej warte niż te standardowe. I co roku, kurwa, ludzie próbują zgadywać, jaki zegarek wyjdzie. To jest takie, kurwa, śmieszne.